Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 6 grudnia, pora co nieco zaktualizować, a troszkę się dzieje. Co dzisiaj w programie? BTC nie ma podaży na strefie podażowej. Zobaczymy sobie alta, którego można było mieć za darmo, to wam powiem, jak altcoiny można mieć za darmo, albo przynajmniej jak zarządzać kapitałem, żeby mieć je za darmo. Druga rzecz, słuchajcie, CFX, AVAX, to na pewno przeanalizujemy i mam jednego altcoina, który bardzo fajnie wygląda. Zapraszam na odcinek. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CatPro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie potrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować. Mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia, takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20. Możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej, dzięki tutaj jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Standardowo zacznę od Waszych komentarzy. Dziękuję za wszystkie komentarze. Oczywiście, słuchajcie, ja cały czas patrzę, więc tutaj patrzyłem, że CFX i AVAX to są najpopularniejsze, że tak powiem, na chwilę obecną. Tutaj prośba o analizę złoto. Nie analizuję na tym kanale. Flux, zobaczymy gdzieś tam pewnie. Szefie, koniecznie poproszę o chillis w strategii HP. Jakie minimum socjalne i czy nie za stara moneta na obecne czasy? Oglądam każdy filmik i łapkuję. Dziękuję za roboty i pozdro. W strategii HP na YouTubie nie mogę robić tutaj jakby chilliza, ponieważ nikt nie zna tej strategii tak naprawdę, oprócz, że tak powiem, zainteresowanych, więc szef, zrobię predykcję pod hossę na chillis, ok? Zobaczymy sobie, czy ta moneta jeszcze w XXI wieku, chciałem powiedzieć, czy ta moneta jeszcze w tej hossie zrobi, słuchajcie, cokolwiek i jakie ewentualne zasięgi. Predykcja na SUI. No, ten SUI się rzuca często w oczy, na pewno będzie, słuchajcie, w niedzielę. I tutaj właśnie wrzuciłem post, słuchajcie, na YouTubie, korelacja się rozjechała, wiadomo co to oznacza i okazuje się, że nie wiadomo co to oznacza, pomimo że się naprodukowałem w kolejnym wideo, poprzednim wideo o tej, słuchajcie, korelacji, to tak naprawdę nikt nic nie wie. No to dobre, no to tak naprawdę zastanawiam się, czy w ogóle szczegółowo gdzieś tam mówić, słuchajcie, tłumaczyć wam to. Napiszcie w komentarzu, czy wy w ogóle na to zwracacie uwagę, co ja mówię, prawda? Czyli gdzieś tam te korelacje, czy was to w ogóle, słuchajcie, obchodzi. Lecimy sobie na wykresy. Co do Bitcoina, słuchajcie, mamy pozytywne wiadomości, pozytywne i jedna, którą muszę się pochwalić, czyli kolejny long, to już chyba czwarty, który wam publikuję, pomijając dwa shorty, więc zamknąłem na 112%, to co wam mówiłem, że rozgrywam od strefy do strefy i to jest właśnie, słuchajcie, ta kwintesencja tego, czyli jak mam jedną strefę pokonaną, mogę sobie rozgrywać pod drugą strefę do pokonania, jak jedną strefę pokonuję, mogę sobie rozgrywać pod drugą strefę do pokonania i to jest, słuchajcie, piękne wyciąganie informacji z analizy technicznej, czyli nie, zobaczcie, nie wróżkujemy, czyli jest tu strefa podażowa, nie wiem czy stąd spadnie, czy wzrośnie, tylko chcę informację, tylko informacja mnie interesuje, bo informacja mi płaci za wszystko, tak? Czyli jak wiecie, wcześniej mieliśmy tutaj gdzieś tą strefę podażową poprzednią, prawda? Ja już ją wymazałem z wykresu, ale można się cofnąć do innych nagrań i teraz zobaczcie, jeżeli na tej strefie podażowej nie ma reakcji, to ja mam bardzo wartościową informację, że ten ruch tutaj jest otwarty. To, co wam mówiłem, okienko otwarte dla Bitcoina. I że ten ruch może mi dać zarobić, no bo jak tam nie ma podaży, no to lecimy do następnej strefy, prawda? I to jest piękne, słuchajcie, wykorzystujcie analizę techniczną do informacji, a nie do wróżkowania. No i teraz jaką mamy informację, słuchajcie, znowu. Strefa podażowa, podaży brak. To akurat nas za bardzo nie dziwi, bo wam mówiłem o tej właśnie korelacji, jeszcze raz powtórzę, korelacja z całkowitą kapitalizacją rynkową, czyli ogólnie rzecz biorąc nie zaliczyliśmy tutaj strefy,
kiedy byliśmy na Bitcoinie przed 42 tysiącami. Nie było zaliczone, prawda? Czyli tej podaży prawidłowo nie mieliśmy, ok? Prawidłowo tutaj tej podaży nie było. Ale żeby nie było tak słodko i kolorowo, to dalej jesteśmy w tej strefie podażowej. I jesteśmy również przed, słuchajcie, strefą, tą dużą podażową total. Tylko że jak zobaczymy sobie na poprzednią hossę, poprzednią pierwszą falę taką hossy, no to lekko tam wcześniej nadbiliśmy to. I tutaj też możemy, słuchajcie, lekko to nadbić, prawda? Czyli ogólnie jest szansa na Bitcoinie na przebicie, słuchajcie, tej strefy i dojście do następnej strefy. I to jest znowu informacja, którą można wykorzystać. Nie będę mówił w jaki sposób, no bo jakby ktoś, kto to rozumie, no to będzie wiedział, w jaki sposób wykorzystuje się takie informacje, prawda? Tylko że tak jak mówię, jesteśmy cały czas w strefie podażowej i robią nam się te parabole, to trzeba uważać na nie, ok? Na razie tu reakcji nie ma, jest zajebiście, jest spoko, jest szansa na następną strefę, ale jeszcze tej strefy nie przebiliśmy. I teraz sobie wkraczamy w Bitcoin dominację. Dominacja Bitcoina to oczywiście procent, jaką Bitcoin, procent całego kapitału, jaki jest w Bitcoinie. O, można tak, do całego rynku, powiedzmy, altcoinów. Więc, słuchajcie, 56,19, zbliżamy się do strefy oporu na, że tak powiem, podażowej na Bitcoin dominacji. Co to oznaczać może? Że alty, które na razie stoją nieruchomo, ok, mogą się, słuchajcie, uruchomić. Czyli altcoiny mogą się uruchomić. Mamy takich parę coinów jak ARKM, XRP, Matic, ARB, EDU. To sobie tam rozgrywamy właśnie patrząc na tą Bitcoin dominację. Czyli jak będzie, słuchajcie, spadek Bitcoin dominacji, to altcoiny mogą się jeszcze troszkę uruchomić. Kurczę, nie mogę tego skasować. Jeszcze troszkę uruchomić w górę, czyli dobrze jest mieć na 2-3 coiny jakiś plan pod zagranie, jeżeli będziemy obserwować dominację i będziemy widzieć, że dominacja znajduje się tutaj, ok? A co za tym idzie, będziemy też widzieć jakąś nagle zaczynającą się dynamikę na altcoinach. Prawda? I tu znowu informacja, pamiętajcie, informacja, prawda? Na informacji się najlepiej zarabia. Tutaj między innymi na ARB mamy do rozegrania tutaj jeszcze pod strefę podażową, ale na razie jeszcze nic nie ruszyło. Dobra, słuchajcie, i teraz monetka, jakby, która jest za darmo. Mówiłem wam o tej TIA USDT, ok? Czyli zobaczcie, jak bardzo fajnie przypompowała. To ogólnie rzecz biorąc, to było nasze wejście, to było w piku nawet 388%. My tą monetę, ja mam ją prywatnie i też rozgrywam ją w portfelu charytatywnym. Mamy na grupie portfel charytatywny, to jest taki portfel, gdzie na pomoc, że tak powiem, chorym osobom, chorym dzieciom, ubogim osobom, gdzieś powstał taki portfel, gdzie zyski przeznaczane będą na pomoc dla osób potrzebujących. O, może tak. I to była nasza pierwsza pozycja, prawda? I wczoraj, że tak powiem, ja może wam pokażę nawet na grupie ten portfel, znaczy portfel. Na razie zestawienie, znaczy zestawienie. Dobra, mało ważne, bo czas leci, a zanim to znajdę, ok. Więc słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, coiny za darmo. I teraz tak, został tutaj włożony X kapitał, prawda? Czyli tutaj sobie kupiliśmy pozycję. Tutaj wczoraj podjąłem decyzję, że wyjmuję kapitał początkowy, który tu wleciał. Prawda? I tym samym wyjąłem ten kapitał i pozostały same coiny za darmo. Zobaczcie, coiny za free. I to było 3 razy więcej coinów niż tego kapitału, który włożyliśmy, bo było ponad 300% zysku. Więc coiny za darmo, słuchajcie, podhodlowanie. To jest jedna z metod zarządzania kapitałem. Większość ludzi o tym nie wie, prawda, że w taki sposób można zarządzać kapitałem. Tak jak mówię, tutaj polecam jakby ten kursik mój, bo bardzo dużo rzeczy otworzy wam się, że tak powiem, na różne rzeczy. Inaczej spojrzycie na rynek troszkę, inaczej można działać na tym rynku, bawić się tym rynkiem, słuchajcie. Więc wyciągnąłem kapitał i te coiny są za darmo. A co to oznacza, że za darmo? To oznacza, że można je zatrzymać pod hodla, ok? Albo pod hodla, po prostu, albo je gdzieś tam później sprzedać, prawda? Natomiast to, co najpiękniejsze, to to, że ten kapitał, który tutaj wjechał, już może być reinwestowany. Czyli to jest fajne, jak ktoś ma mało kapitału, prawda? Jak mam mało kapitału, a chcę się zdywersyfikować na więcej coinów, to mogę takie manewry robić, ok? Mogę takie manewry robić i tutaj dochodzi jeszcze strategia HP. Jak to się łączy ze strategią HP, to słuchajcie, petarda, petarda. Więc tu na TI
takie małe omówienie, ale polecam, żeby się tym, słuchajcie, zainteresować. Takim sposobem również dywersyfikacji. Chilis, nie chilis, tylko słuchajcie, co ja tam miałem, CVX, szybko, krótkoterminowo i zaraz wam powiem o coinie fajnym pod hossę, znaczy pod hossę, fajnie wyglądającym. Na CVX-ie, na chwilę obecną, strefa podażowa, pierwsza strefa podażowa i to jest, zobaczcie, znowu ta wiadomość, znowu ta przewaga wiadomości. Zobaczcie, strefa podażowa, korekta. I zobaczcie, zbliża mi się tu po raz kolejny, zaczyna to przebijać i już mam otwarte okienko do następnej strefy podażowej, czyli w tym przypadku do tej, prawda? I teraz zobaczcie, mamy w strefę podażową zaliczone, mamy korektę, zawsze dobrze jak jest to korekta z tej strefy, prawda? To też nie można tak od razu, słuchajcie, postępować. I tylko, że tu już się nie opłaca akurat. I tu mamy, jak to będziemy przebijać, mamy znowu kolejną strefę otwartą do tej strefy podażowej. I teraz słuchajcie, biorąc tutaj dominację na Bitcoinie, czyli jeżeli dominacja tu dojdzie i faktycznie alty coś się ruszą, to CVX w następnym ruchu, jeżeli alty się ruszą, jak dominacja się zatrzyma, ma tutaj jeszcze do zrobienia 25% od obecnego momentu, jeżeli się ruszą, podkreślam, bo niektórzy to traktują, kupuj, bo ci coś ucieknie, prawda? To nie tak działa. To najpierw trzeba informacje wyciągnąć, a dopiero ewentualnie się zapatrywać. Więc najbliższa strefa podażowa jest tu, na CVX-ie. Tutaj najbliższa strefa podażowa. Później na CVX-ie, no musimy niestety przebić to. I to też nie jest dobra wiadomość, bo po przebiciu tego mamy następną, którą też musimy przebić, prawda? Więc na CFX-ie można fajnie pohandlować, że tak powiem, między dołkami, czy też strefami, a tą strefą, prawda? Można fajnie pohandlować, ale tutaj też również w strategii, więc na CFX-ie tutaj jest strefa podażowa, kolejne strefy na razie nie wyznaczam, bo jeszcze nie przebiliśmy tego. AVAX, dużo AVAXów, więc szybciutko na AVAXie. AVAXie bardzo fajna sytuacja, bo tutaj mieliśmy, słuchajcie, klina. No i z tego klina jakie zasięgi na chwilę obecną. Pierwsza strefa podażowa 30.91, brakuje tutaj do tej strefy 20%. Czyli tak jakby się to skorelować, to tak jak na CFX-ie do tej strefy podażowej. Też brakuje tam 20%, prawda? Więc tutaj jest następna strefa podażowa i znowu informacja. Jeżeli wybijemy tą strefę podażową, czyli to musi być wybicie, ale fajnie jakby jeszcze korekta tutaj była, prawda? Jakakolwiek. Chyba, że mocno wybijemy i gdzieś tu skorekcimy, to wtedy można szukać przyłączenia. No ale to jakby to już strona techniczna. To więc tutaj, słuchajcie, jeżeli to nadbijemy, to mamy znowu otwartą pozycję do 44,63. I to są te informacje, prawda? Więc strefa najbliższa 30,91 na AVAXie. No i teraz jedna moneta, która, słuchajcie, wygląda apetycznie. Voxel. Voxel to jest gaming ogólnie rzecz biorąc, ale zobaczcie sobie na tego Voxela. Tak wygląda, tutaj wjechał w 2021 roku, na chwilę obecną tak wygląda. No i mamy tu clean. To nie jest, że tak powiem, tutaj my to gramy w strategii, więc jakby, no nie będę wam mówić jak, bo nie znacie tych strategii ani metodologii, prawda? Natomiast tu pamiętajcie, że każdy ruch może się jeszcze tutaj skończyć w taki sposób, ok? Zanim to ładnie wystartuje. I teraz daję wam to tylko pod, słuchajcie, zastanowienie się. Nie rekomenduję tutaj kupowania, nie rekomenduję nigdzie tutaj kupowania, daję tylko pod zastanowienie się, że możecie sobie zapoznać się z tą monetą, jeżeli wyda wam się atrakcyjna, no to możecie coś tu, że tak powiem, pomyśleć nad nią. Strefa popytowa, tak jak mówię, gramy tu w strategii, więc tu są dla nas mało ważne strefy popytowe, tylko strefy podażowe są dla nas ważne, natomiast gdyby to ewentualnie tu zrobiło i jeszcze sobie spadało, no to taka strefa to jest 11.04, a już tak bardzo nisko to 0.660 w ramach tego klina, ale jak to się akumuluje, to myślę, że spoko. No i tutaj słuchajcie, pierwsza strefa podażowa to jest to miejsce, prawda? Czyli tutaj po wybiciu klina, gdziekolwiek by tu nie wybił, to jest jakieś 100%. Tu jest następna strefa dopiero podażowa, która ma miejsce na 7.63, tylko uprzedzam. To na razie porusza się w klinie, więc tu może na przykład jeszcze przez pół roku nawet się poruszać w klinie, prawda? Ale wygląda to fajnie, do zastanowienia się, do ewentualnego, słuchajcie, zweryfikowania. My tutaj gramy strategią, tak mówię. Tyle, słuchajcie, wszystkiego dobrego wam życzę, napiszcie w komentarzach, co na następne wideo. Wiem, że Chilis, na pewno predykcja na Chilis,
No ale co oprócz tego? Pytanie. Jeżeli macie również jakieś pytania, to też piszcie. Na wszystko chętnie odpowiem, jeżeli będzie jakieś fajne, merytoryczne pytanie. Tyle. Wszystkiego dobrego i do następnego wideo. Trzymajcie się, hej!